Siema, siema! Czekaliśmy długo na tego wipe'a, słuchajcie, z wielkim pragnieniem wyczekiwałem. No i otóż jest! Majowy wipe. Czekałem, słuchajcie, na całkiem nową rzecz, czyli na umiejętności, że w końcu pozbędziemy się blueprintów. Ale niestety, niestety przyjdzie nam jeszcze poczekać. No cóż, co nowego dodali, słuchajcie, dodali jakieś pułapki. Z tego co widziałem, nic za wiele ciekawego, poprawili trochę dźwięków w grze, jakieś nowe odgłosy. Jak widać, optymalizacja jest też całkiem. Chyba coś tam też poprawili, dodali. Zacznijmy od tego, że potrzebuję bardzo dużo kamienia i drewna. O, grzybki! Jam, jak ja ich dawno nie widziałem. Coś tutaj. O, sam oczywiście. Tutaj nawet te nasze kroki nawet tak inaczej trochę brzmią. Rozejrzyjmy się dookoła w ogóle. Tym razem, słuchajcie, mam pomysł, już nawet widzę. Zbudujemy się chyba w biomie zimowym. Jeszcze do końca nie jestem pewien, ale to chyba będzie biom zimowy raczej, tak mi się wydaje. Zważywszy na to, że tam po prostu będzie dużo surowców, dużo kamienia, no. Dobra, słuchajcie, pierwszy zestaw tutaj w sumie już prawie gotowy. Kilof już jest ready. Siekierka się krawci, także zaraz będziemy mogli śmiało zaczynać coś postawić pierwszego, tylko... Ty, widzicie to? Popatrzcie. Normalnie, kurwa... Nie. Czy ja jestem ślepy? Co mu się stało? O, on śpi. Zabierzemy mu kamień i pochodnie. Wiecie co? W sumie mogę go potrzebować. Wybacz, kolego. Ale będziesz mi potrzebny. W sumie... Tłuszcz będzie mi potrzebny. Twoje mięso. Nie za wiele tego dałeś. O, ale zjemy sobie grzybki. Dobra. Czas na drewno. Grzybki oczywiście przygarniemy. Dobra, zmierzamy, słuchajcie, w stronę tych gór. Plan jest zacny. Zbudować, słuchajcie, zbudować bazę tak wytrzymałą, żeby będę się czuł w niej komfortowo, bezpiecznie i nikt jej nie zrajduje pod moją nieobecność. I to jest moje założenie. Trochę klota by się przydało, o właśnie. Mam wrażenie, że minąłem tego sporo. Ale spoko, co tutaj... Coś tu widziałem. Co to kurwa jest? O Boże, to jest pieseł! Spierdalamy. Od wilków się trzymamy z daleka na początku. Tu gdzieś widziałem niedźwiedzia jeszcze po prawej stronie, kurwa. No, jest tam, jest. Panie Jelonku! Dzień dobry. Czy mógłbym... Jest! Popatrzcie, udało mi się! Prawdziwy hunter. Hunter. Dawaj go. Szybko, kurwa, zanim mnie ten niedźwiedź nie przyczai. Spierdalamy z tym. O! No... Patrzcie, ty, no wyjebał się normalnie. Kurde, no, darmowy tłuszcz, słuchajcie, darmowy tłuszcz i jedzenie, co bardzo mi się tu przyda. Dawaj go. Kroimy chuja. Czekajcie, może coś miał. Ach, nic nie miał. W którą stronę teraz, w którą stronę? To jest niedźwiedź. Chciałem, żeby to było na biomie zimowym, słuchajcie, bo to wiecie, na biomie zimowym nie każdy tam może wejść, żadne nubki nie będą mi przychodzić, nie będą mi truły tam dupy. No i będę miał tam trochę spokoju, trochę dla siebie, wiecie. A tu jak się zbuduje w lesie, to ja wiem, jak to będzie wyglądać. No ale z drugiej strony, kurde... Może mi później trochę brakować towarzystwa tutaj tych nobów. Dobra, kurde. Jak wszystkich nazywam nobami, ja w sumie jestem największym. Tak naprawdę. Okej, może w tą stronę? Słuchajcie, zobaczymy, co tutaj nam się uda znaleźć. Dobra, mam łuk.
Są strzały. Przydałby się bandaż jeden. No cóż, nie za wiele. No lepsze to niż nic. Ten kamień w sumie... Kamień sobie zostawię. Dobra, ten kamień sobie zostawiam, się może jeszcze przydać. Nigdy nie wiadomo, co się stanie. Ale jak możecie zauważyć na każdym moim filmie, kurwa, na każdym serwerze, gdzie przychodzę, pogoda jest zawsze do dupy. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale dosłownie, no zawsze jest tam pieprzona mgła. Dobra, w tamtą stronę bieg pobiegniemy, to w tamtą stronę na pewno dobiegniemy do drogi, mam nadzieję. Na razie co bym chciał, to jeszcze znaleźć trochę płótna i trochę bandaży sobie porobić na wszelki wypadek, bo mam trochę sporo. Słuchajcie, to jest bardzo dużo w sumie, jak na sam początek gry, to jest dość sporo rzeczy. Nie chciałbym tego stracić, kurde. A my tymczasem lecimy tutaj w stronę drogi. Chyba to nie jest droga, to są linie. Linie wysokiego napięcia, ale tam też zawsze coś można znaleźć, jakieś beczki. Także... Może się uda. Jeszcze fajnie by było coś upolować. Po drodze, kurde, może jakiś jeleń, może jakiś dzik. Na razie nie za bardzo. Zwierzyny tutaj nie ma. Dobra, wejdziemy sobie pod te. Tam coś musi być. Opa. Tu na pewno coś znajdziemy. Słuchajcie, beczki, co to jest? To jest chyba lotnisko. O, kukurydza. Ale wiecie co? Beczki i blueprinty, co mi się chyba... Kurde, bardzo by mi się przydało mieć siekierę jakoś znaleźć. Tą, wiecie, tą metalową, metalowy haczet. To by było po prostu coś pięknego na początek. Ale z drugiej strony nie pogardziłbym też jakimś akaczem, może Thompsonem na start. Strzykaweczka. No dobra, przygarniemy. Czemu nie? Bandażyk sobie tutaj ten. To sobie zjemy oczywiście. Tą strzałę by przydało właśnie założyć. Dobra, mamy, słuchajcie, mamy tego. Mamy strzykaweczkę, więc... ktoś tu raczej był przede mną. Tak mi się wydaje, ale... sprawdzimy to miejsce. Słuchajcie, te nasze kroki są całkiem inne. Ponoć niedźwiedzie kroki i wilcze kroki też są zmienione, więc... do tego jeszcze dojdziemy. Uuu! What the fuck? Hej, hej, hej! Spokojnie! O Boże... Tak, już tutaj... jak widać... to są dosłownie minuty po wipe'ie. To wszystko? Dosłownie minuty, słuchajcie, po wipe'ie. A jak widać, już niektórzy latają z Thompsonami. Po prostu świetnie, świetnie! Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Kurde, mam sporo stafu mam. Szczerze mówiąc, naprawdę nie chciałbym tego stracić. Nie wiem, czy nie lepiej odejść, słuchajcie, na chwilę i gdzieś wybudować sobie chatę z tym... ze śpiworkiem i po prostu wtedy przyjść. O, ty! Ktoś leży, patrzcie ty. What the fuck? Okej, siema. Mam butelka wody. Masz coś? Kurde, on tam jest. On tu kurwa jest. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Kurwa, co mam zrobić? Coś wpierdala. Mam cię! Leży. Dobra. Mamy, słuchajcie, Thompsona. Dobre nowiny.
To się przyda. Dawaj, wyprint jeszcze. Ten coś miał? Hatchet metalowy. Dobra, czas stąd spadać, słuchajcie, w podskokach. Spierdalamy stąd w podskokach, słuchajcie. Thompson na start? Czemu by nie? I dobra, słuchajcie, kurwa, mamy... Na start mamy świetnie, po prostu świetnie nam się udało zacząć. Teraz tylko znaleźć dobrą miejscówę i postawić sobie kąt jakiś. O kurwa, tam koń spierdala przed kimś. Co wy na to, żebym ja tutaj gdzieś sobie w górach postawił to? Niedaleko mam do lotniska. To wiecie, nie byłoby to głupie, no nie? Gdzieś, o, tutaj, w tej okolicy. I są kamienie, słuchajcie, i jest wszystko. Także tylko trochę sobie może zejdę na dół. Wiecie? O, gdzieś tutaj. I są drzewa i będziemy mieli dostęp do kamieni. Ja myślę, że to jest całkiem dobre miejsce. Dobra, zrobimy to na wiecie. Na razie to będzie... Kurwa, ale wiecie co? Nie ma miejsca. Dobra. To wydupię. Niestety. Yo, krawcimy sobie drzwiczki, słuchajcie. Zaraz zameczek, zrobimy sobie tu skrzyneczkę. I w sumie możemy... Ty, a tą siekierę to ja teraz jeszcze przygarnę, bo... Mam miejsce, mamy Thompsona, kurwa, mamy siekierę, patrzcie na to, no. Pierwsze minuty po wipe'ie. Coś cudownego. Dawaj drzwi. Musimy zadbać o to, żeby była też szafka. Może później tą szafkę. Skoro świt, słuchajcie, to chyba wyruszę sobie na lotnisko. Pogoda oczywiście po chuju, jak widać, zajebista. Cały czas pada, ale w nocy udało mi się skonstruować coś takiego, no żeby mnie nikt nie zaskoczył. Mam szafę, więc nikt mi się tutaj nie dobuduje. I mam podwójne ściany, więc raczej... Mam nadzieję, że... Chyba mam wrażenie, że ktoś jest... Ale to po prostu te nowe odgłosy są takie schizujące, wiecie, stresujące, że... O! To jest mój patent. W sumie nie wiem, czy to jest mój patent, może ktoś już to wcześniej wykorzystał. Ale ja tak po prostu robię. Chowam kluczyk, żeby w razie śmierci, słuchajcie, nie... Nikt mi go nie przejął. A zawsze jak jestem pod bazą, po prostu mogę sobie go śmiało wyciągnąć. Mam nadzieję, że nikt go po prostu nie znajdzie. Na dwa nie mam na razie za dużo, więc mogę sobie na takie coś pozwolić. Mam nadzieję, że po tym powrocie teraz uda mi się... Ale piękny wschód. Uda mi się, słuchajcie, ten... postawić piec i metalowe drzwi. Dobra, jeździmy na lotnisko. Odgłosy faktycznie, no, poprawiają. Kurde się tutaj te odgłosy. Coraz to lepsze. Bardziej klimatu dodają. Podoba mnie się, to podoba. Dobra, gdzie jest lotnisko? Patrzmy na mapę, lotnisko jest w tą stronę. Mamy po prostu zajebistą lokację, bo jesteśmy w miarę tam gdzieś ukryci, powiedzmy. Do momentu, aż ktoś się przy nas nie wybuduje, oczywiście. Ale, o. I fucking need you. Jest. Jest, ale się złożyła. Wiesz co, ale tą strzałę to ja... Czy ja mogę tą strzałę odzyskać? O, dziękuję. O, jeszcze raz. Dobra, lotnisko w tą stronę. Po drodze mi się uda, jeżeli mi się uda, to rozbieram jak najwięcej tego tłuszczu, żeby tylko sobie ten piec w końcu postawić. Wiecie, na takich serwerach, gdzie wipe jest... Dobra. Mamy pierwsze zdobycze. No nic ciekawego, ale wiecie co?
że ja sobie te puszki będę zabierał, bo z nich jest metal. I może to właśnie dzięki tym puszkom uda mi się pierwszy metalowe drzwi zrobić. Strzała wysokiej prędkości, no to mnie raczej nie satysfakcjonuje. Co tu jeszcze? Bukiet, dobra, tego nie potrzebujemy. Raczej nic ciekawego nie dostaliśmy. O, karton. Kurde, wygląda tak, jakby nikogo tu nie było przed nami. Jest. Są blueprinty. Nie ukrywam, że chciałbym tego metalowego haczeta. Mam tam jednego zepsutego. Drzwi drewniane, no. Zjemy sobie jabłko. Nic specjalnego jak na razie drop. Tu jakiś koleś leży, patrzcie. Powiedz mi, czy ty śpisz, czy jesteś zabity? O! Uciekaj! Uciekaj! Tak jest. No teraz się czuję niepewnie teraz. Jest tu gdzieś ten koleś. Zmiasz to od razu. No więc chciałbym go zabić. Jestem ciekaw, czy coś ma. I czaił się na mnie. Ty. What? O kurwa. Uff, ta strzała, że mnie chybiła. Ale dostałem głowę. O ty frajerze. O, tu jest jeszcze jeden. Kurwa. O Jezus Maria, co tu się dzieje? Dobra. Było takie what the fuck, nie? Total mindfuck, słuchajcie. Dobra. Pierwszy fail. Ale ja tu zaraz wrócę. Proszę, pomóż. Okej, słuchajcie, wracamy szybko teraz na miejsce, w którym przed chwilą mnie zabili. Kurde, wykrociłem sobie łuk i parę strzał. Tak, mówię, jest to początek, więc teraz problem będzie. Ale kurde, nie dam. Nie oddam tego, co tam zdobyłem. Dobra, tą pochodnię w sumie mogę wyrzucić. Tam się chyba nie przyda. No dawaj, Stefan, Jezus Maria! Ale ta górka jest stroma. Dawaj, kurde. Teraz jestem zły normalnie. Musimy jeszcze poczekać chwilę, bo... Kurwa, za dużo tych strzał to nie mamy. Może być problem. Mamy raptem 5 strzał. 6, 7, kurde, co tu jest? Jakiś kamień. O kurwa, gdzie oni mnie zabili? To gdzieś było tutaj. Nie, bardziej tutaj. Czekajcie, z tej strony. No w ogóle ta pogoda nie za bardzo ułatwia, ten deszcz, ta mgła. Gdzie ja padłem? O, gdzieś tutaj zginąłem, słuchajcie. Gdzieś tu w tych rejonach, o. To ja? To nie, pogoda ja. Tak, to ja. Mapę mi zabrał, o to, kurde. Dobra, wiecie, teraz to musi być... Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jestem białą kobietą. Wiem, że może to zabrzmi dziwnie, ale... No kurde, strasznie jest widoczny. Ty no. Patrzcie.
A czemu nie? Dawaj wszystko co masz, kolego. O, jeszcze ma jeden łuk, słuchajcie. Ten łuk też zabieram. Okej. Kurde, widzicie? Jak to można? Mamy szczęście i nawet znajdujemy pochodnie. O Boże, dobra. Cio, tego nie będę mówił. Bandaże na ten. Ładnie. Bukłak, to nie wiem, to też mi się raczej nie przyda. Dobra. Sokoli wzrok, słuchajcie teraz i wypatrujemy. Kurwa, moje blueprinty, no nie? Ciekawe jestem, który czarno mi to ukradł. O, znowu ile grzybów, patrzcie. Teraz sobie chyba pozbieram. Co tutaj dostałem? Pigułki andarcyjne, no Boże. Hello. Jestem w ogóle ciekaw, słuchajcie, jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzu, czy w ogóle są jeszcze jakieś serwery, które mają radiację załączoną. Czy ta radiacja jest po prostu już wyłączona na wszystkich serwerach. Halo, jest tu ktoś? Halo, halo. Kurwa. Nie czuję się pewnie. Są beczułki z ropą, ale one to w sumie nie bardzo mnie obchodzą. Kurwa, co to za odgłosy? A, to deszcz padający, słuchajcie, na ten metal. O ja pierdolę. Ale się wystraszyłem. No wygląda to dosyć... dosyć przyczesane, kurde. Szczerze mówiąc, nie widzę tutaj nic dookoła, co by mogło przyciągnąć moją uwagę. Jeszcze zobaczymy sobie te dwa hangary, bo to... Tutaj też nic? Kurwa. Ale w tym ostatnim zawsze coś fajnego. Zawsze coś fajnego jest. Trzymajcie kciuki. Zapewne było coś fajnego, już... Cieszy się ktoś z tego inny. Nic tu nie ma? Cholera. Naprawdę brzydka pogoda wreszcie. A tfu. Ja widzę beczkę. Z tych beczek, kurde, to jest najciekawsze, że z tych beczek mam, przeważnie mam lepszy drop niż z tych skrzynek. Bandaż, ale co tu jeszcze wypadło? No właśnie, fragmenty. Skrzynek faktycznie, tam de facto się coś czasem trafi, no. Ale przeważnie to wiecie, to jest jakiś świński loot, ale... A z beczek, no kurde. Jak macie szczęście, to jesteście w stanie wyciągnąć naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Kamienna siekiera, o. Może nie należy do tych najciekawszych, ale... Patrzcie, metalowa brożura, jakieś sidła, czemu nie? O, tutaj nikogo nie było. Tutaj na pewno nikogo nie było, bo są beczki. Fragmenty planu, a wiecie co, że zaraz sobie stronę chyba jakąś otworzę. O, o, coś tu widziałem. Kusza. Ten kamień sobie już... Dobra. Czapka górnicza. No może nie do końca to jest to, co chciałem, ale jest nabój. I to jest już fajne. Są okiennice, no. Powiedzmy. Ten nabój się bardzo przyda, bo mam Thompsona, więc... Jak najbardziej tego Thompsona będę próbował się nauczyć. Teraz poluję ogólnie na dużą skrzynkę, bo wiecie. Ta duża skrzynka jednak bardzo mi się teraz przyda. Tutaj. Coś tu widziałem, wypadło jeszcze. Czy ja mogę dostać to coś?
Ja wiem, że coś tu jest. Ty no. Nie ma? O. Dobra. Kurwa. Nie, to nie. Proch strzelnicy. O, wow. W liczbie 1. Takich dobroci to na razie nie przyjmuję. Dobra, chyba lotnisko całe przetrzepane, słuchajcie. O, mogę sobie w sumie przeładować tą kuszę. Ta kusza to jest... To jest jednak lepsze niż łuk. Kurwa, w tych warunkach atmosferycznych to ja nic nie widzę. Jabłuszko. Ale szczerze mówiąc, dobra robota z tymi dźwiękami, naprawdę. Dźwięki są świetne. Wiecie, bardzo klimatycznie teraz się gra. Liczyłem oczywiście na te umiejętności, wiecie, tak już o tym dużo mówią. Zamek. Kurde. Tak elektroniczny jakby był. Grzybki. Jak grzybków na razie nie chcę. Dobra, wiecie co, to chyba wszystko. O kurde, kill ze znaków drogowych i patrzcie nawet na to. Jakaś beczka wody. Kurwa, masz. Mam beczkę wody normalnie. Czekajcie, zaraz w ogóle w którą stronę jest moja chata. O, jeszcze tutaj beczka. Dobra, wracamy, słuchajcie. Zaraz se tu oczywiście jeszcze raz przybiegniemy, bo to nie ma co. To najpierw trzeba udać się na chatę. Oczywiście, jak pamiętam dobrze, gdzie jest dom. No, patrzcie na to, co mam w tym domu. No, normalnie nie uwierzycie, mam beczkę, ale taką zajebistą. Nie taką jakąś zwykłą stojącą, tylko taką, kurwa, z kurkiem normalnie. No kurde. Po prostu miodzio. Dobra, mamy... Co my tu mamy? Mamy to ognisko. W sumie ono mi nic nie da, to ognisko. Muszę mieć ten piec. No. Tego oczywiście też mamy za mało. I po raz ostatni już wyruszam dzisiaj na lotnisko. Moim, kurde, takim głównym zamiarem jest zrobienie tych metalowych drzwi na dzisiaj, więc... No i pieca oczywiście. Na razie z tym piecem mam problemy. Widać, z drzwiami też nie idzie zbyt miękko. Ale myślę, że ta ostatnia wyprawa może zakończyć się sukcesem i teraz... I teraz wrócimy już, słuchajcie, ze wszystkim, co nam będzie tak naprawdę potrzebne, żeby skończyć dzisiejszy plan. Z metalowymi drzwiami wiecie, jak to jest. Kurde, drewniane drzwi to przyjdzie trzech chłopa, pierdolnie parę razy z łuku, czy tam z kuszy i wiecie, drzwi się sypią. A tutaj, kurde, metalowe, no wiecie, to już te cztery trzeba mieć. Nie każdy ma te cztery w pierwszy dzień, więc raczej mogę być spokojny o to, że dzisiaj mi się uda przeżyć, jeżeli oczywiście te drzwi uda mi się wstawić. Tak. Jeżeli nie, no to będzie problem. To raczej... Jutrzejszego dnia mogę nie doczekać. Dobra. No wiecie, ma być szybki rush. Rush podobra wszystkie.
To wszystkie beczułki. Zbieram wszystko, co tylko można. Spierdalam do domu. Ale sokole oko, nie widzieliście jej, co? Kurde, batonik, bluza. No nieźle, nieźle. Lotnisko tak wydaje się, słuchajcie, się w miarę pusto. Tylko ten jeden taki moment, gdzie w sumie mnie zaskoczyli. Naprawdę nie wiedziałem, nie spodziewałem się, że będzie ich aż tylu tutaj. Co my tu mamy? Jakiś młotek. W sumie tym młotkiem... No, tym młotkiem wiadomo, lepiej uderzać niż... niż kilofem, bo cholerę mamy sobie kilof marnować. I ten młotek tak siak bezużyteczny. O ty! Come on! O właśnie, o to chodziło. Tylko kurwa... Co ja cię mam tym młotkiem jebać? Trochę bez sensu. Za dużo nie dostanę. Przydałby się nam nóż, nie? Ale na nóż mnie niestety nie stać. Jest tu ktoś? Kurwa, tknąłem między kartonami. Mam wrażenie, że ktoś tu jest. Słyszycie to? Mówiłem. Wiedziałem, że ktoś tu jest. Come on. Kurde, ta strzała była tak blisko. Zaraz, zaraz, będę musiał zbierać strzały z ziemi. Tu ktoś jeszcze podbiega. Dobra. Trzeba się, wiecie, tak... O kurwa! Wow! Kurwa! O kurwa mać, blisko. Dobra, trzeba się taktycznie, wiecie, wycofać. Nie wiem, ile mam strzał jeszcze. Ja mam 7 strzał, więc... Oj, jest dwóch. Problem w tym, że wiecie, ich jest tutaj dwóch. Ten to w ogóle z tym budbiganem na mnie biegnie. Cholera. Kurwa, jak on żyje jeszcze? Powiedzcie mi. O kurwa, nie mam strzał. Cholera. Czy ja mogę tą strzałę z siebie wyciągnąć? Bardzo bym prosił! Fuck you! Shit. Kurwa, oni są nieśmiertelni? Do chuja pana. Co tu się dzieje? Ty nie mam strzał już, wiecie? To jest najgorszy problem, że... Brakło mi strzał.
Jestem w tarapatach. Nie sądzicie? Kurwa, mogłem wziąć więcej strzał. Ale no ci goście to normalnie, kurwa, nieśmiertelni. O, cześć, beczko. Nie mam pojęcia, czy te głąby tutaj jeszcze są, czy ich już tutaj nie ma. Małe rozeznanie. Kurwa, nie widać ich. Dobra. No teraz, ale to dopiero jedna strzała, to wiecie. Jedna strzała, kurwa, za dużo to mi nie pomoże. Ten pocisk typu sabot też nie. Dobra, trochę żeśmy... Słuchajcie, trochę żeśmy odbiegli. Trzeba by się wrócić. Dobra, ale trzeba się cieszyć z tego, co mamy, słuchajcie. Mamy tą Sona, więc jest, kurde, naprawdę... Jest pompa od razu, słuchajcie. Naprawdę zaczęliśmy bardzo dobrze tą grę. Co tu mamy? Puszka fasoli. A dawaj zjemy, a co nie. O, maczeta! Kurde, ale to tylko blueprint, myślałem, że... No, nie powiem, ten gościu z tym buzdyganem to trochę mi nerwów robił. Jak widziałem, jak tak szarżował... O kurwa. What the fuck? On się tam czai na kogoś, tylko ja nie wiem, czy on na mnie się czai. Co to kurwa było? Oj. Uważaj, ziomek. Tak, ten ziomek się najwyraźniej na mnie czai. Ja stąd spierdalam. Idę odłożyć wszystkie rzeczy. Bo to, co nazbierałem, wystarczy mi na to, żeby zrobić piec. A piec to będzie już sobie, to będzie słuchaj. Dobra, jeszcze kurwa jedno zasadnicze pytanie. Gdzie jest... Wow, gdzie jest mój dom? Prawie już mi się zjebał z tej górki. Tam jest moja chata, dobra. Chata jak to chata. Nie no, fajne jak na razie, w sumie kwadrat, ale bezpieczny, słuchajcie, z kamienia, więc na razie te drzwi tylko. To jest, te drzwi to jest moja zmora, muszę to jak najszybciej naprawić. No ale to jak już będziemy następnym razem wiedzieć, to zobaczycie już... Zobaczycie już raczej metalowe drzwi. Także to będzie na tyle, słuchajcie. Trzymajcie się do następnego.